dzisiejszym odcinku przygotuję sałatkę z makaronem penne i wędzonym łososiem. Potrzebuję następujące składniki. Ugotowany makaron penne, sos sałatkowy francuski winegret Knorr, wędzonego łososia, rukolę, kapary, czerwoną cebulę, majonez Hellmann's, jogurt naturalny, musztardę francuską, sok z połówki cytryny, grissini, kilka listków świeżej bazylii. Sałatka z makaronem penne i łososiem to doskonała propozycja na każdą okazję i porę dnia. Zaczynamy! W pierwszej kolejności kroję plastry łososia w cienkie paski, a cebulę w piórka. Do dużej miski przekładam ugotowany makaron, rukolę, cebulę oraz łososia. Wszystko dokładnie mieszam. Do naczynia z majonezem wsypuję sos sałatkowy Knorr, dodaję jogurt, musztardę oraz sok z cytryny. Gotowy sos przelewam do miski z sałatką i delikatnie mieszam. Następnie przekładam sałatkę do miseczek lub salaterki i posypuję ją po wierzchu kaparami. Gotową sałatkę dekoruję listkami bazylii i podaję z grissini. Życzę smacznego!